Ajur. O wiele później. Jesteśmy w drodze do włóczni Aduna. Jeśli generatory okrętu nadal funkcjonują, powinno udać mi się je uruchomić. Kiedy włócznia Aduna się aktywuje, będziemy musieli uciec z tego upadłego świata. Włócznia Aduna. Aktywuj włócznię. Dobra, mam osiągnięcia do zrobienia. Użyj wrót przesyłowych do przyzwania 5 jednostek w ciągu 10 sekund. I zasilanie awaryjne. Aktywuj wszystkie ogniwa zasilające w misji Włócznia Aduna. W mniej niż 15 minut. Zobaczymy. Wątpię, no ale ja tam śpieszyć się nie będę. Chyba, że będzie trzeba. Dzieło fotonowe. No to wiadomo, wieżyczka, już ją widzieliśmy. No właśnie, w prologu mieliśmy rzucenie na głęboką wodę, a tutaj wszystko po kolei, z tutorialkami małymi. Generator osłon, tego nie widziałem. Przewraca osłony pobliskim jednostkom i budowlom sojuszniczym. Fajne. Osłony to takie drugie życie. Tylko lepsze, szybciej się regeneruje. No dobra, jazda. Włócznia Aduna spoczywa uśpiona pod powierzchnią serca Konklawy. Zamierzałem wzbić ją w powietrze, by zapewnić zwycięstwo przeciwko Zergom. A teraz to nasza jedyna nadzieja na przetrwanie. Artanisie, dlaczego uciekasz od własnego zbawienia? Selendis znalazła się pod wpływem Amona. Karaksie, musimy aktywować włócznię Aduna. Aktywuje się pierwsze ogniwo zasilające, ale pozostałe 4 są wyłączone przez biomasę. Rozumiem. Nie mamy wyjścia, musimy je oczyścić. Jak wygląda nasza obrona? Niestety jesteśmy pozbawieni zasilania, ale systemy pomocnicze włóczni Aduna mogą nam pomóc. Pozwolą nam przesyłać pylony w dowolne miejsce na polu walki. Powinniśmy jak najszybciej przesłać jeden w to miejsce. Już się robi! Już. Pylonik tutaj. No i proszę bardzo. A to co? Działa fotonowe mogą ochronić nasz Nexus, Hierarcho. Potrzebują tylko jednego pylona do działania. Pylon możesz przesłać z włóczni Aduna. Naciśnij przycisk przesył pylonu na górze ekranu dowodzenia.
Nasze działa będą teraz prowadzić ostrzał przeciwników. Jeśli działa zostaną uszkodzone, generator osłon przywróci ich osłony. Linie obronne są istotnie kluczowe dla naszej ewakuacji, ale naszym priorytetem jest oczyszczenie ogniw zasilających z biomasy. Okej, no dobra, ja tutaj zmniejszam w takim razie kolejkę, a zrobię sobie coś jeszcze. Ulepszenie osłon? Nie mam niestety. A może zalotów? Nie, na razie zrobię sobie grupę. No dobra, tutaj. Mam sporo kasy. Najpierw oddajcie. No. Dobra, jazda. Ulepszenie osłon, tak, tak, tak. A jednak nie jest załatany ten bug, o właśnie. Cały czas mi lata. Aha, to chyba coś jak z tooltipem się pojawia. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi w tym bugu. No dobra. Chyba będzie mnie teraz molestował cały czas. No, zrobimy sobie po zelocie. Przesył pylonu. 75. Ciekawe. No dobra. Jest ulepszenie osłon. Dalej, dalej, dalej. Próbniki. Możemy już transformować nasze bramy we wrota przesyłowe. To pozwoli przesyłać wojowników w dowolne miejsce zasilane przez pylon. Szybciej pójdzie? Tu już nie. No dobra. No tutaj widzę, że 10 sekund tylko na transformację. A zelota już. Hierarcho, tylko część naszych bram transformowała się do wrót przesyłowych. Stosować tylko jedną taktykę przesyłową. Dobrze, dobrze, wiem. Spokojnie. Ulepszone wrota przesyłowe. Mogą posiadać maksymalnie 3 ładunki. O, to bardzo miłe. Bardzo miłe. Okej. No dobra. Teraz mi brakuje za to wszystkiego. Dawaj tutaj. Chodź tu. Plonki przyzwiemy. 75, zaraz będzie kolejny do przyzwania darmowego. Da. Whatever. Tak, tak, tak. Już właśnie to robię. Niewystarczająca ilość minerałów. I przesył pyloniku. Jak miło. Jak to działa? Na taki dystans? Odnawianie. 3 punkty osłon za każdy punkt energii. Ma 200 punktów energii. No, spoko. Dobra, tu się ulepsza. Tutaj mamy 5 w sumie. Już 6. Tropicieli, nie mamy rdzenia cybernetycznego. I tutaj nie robi nam się. Dobra. Jeszcze rdzenik. To nie tu. Zaraz, 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 zaraz. Rdzeń. To to. Okej. Dziwne nazwy. No tak, Cybernetic Core. Dawaj tutaj, tylko oddaj. Tak to by zostawił w środku i by się zmarnowało. No i dobra, mogę w takim razie przyzwać jeszcze zelotów. Bo czemu nie? Niewystarczająca ilość minerałów. No dobra. Moje życie za Ajur! Zerglingi zbliżają się do naszego Nexusa. Musimy przygotować obronę. O, z której strony? Ulepszenie zakończone. Pewnie z tej właśnie. Yeah. Dobra, jeszcze tutaj ulepszam. Tutaj się robi. Dobra. A, przyspieszę. A, moment. Z tej drugiej strony, z tego co widzę. Coś się dzieje. Dobra. Przyspieszanie. O, no, działa. O wiele lepiej. Czemu nie mogę tego mieć cały czas? Nie wiem. Dobra, mam tutaj jeszcze jeden do wydobycia. Wykrywam w pobliżu niezasilone wrota przesyłowe. Umieszczenie obok nich pylona przywróci im zasilanie i zapewni nam przewagę.
Zdolność włóczni Aduna do przesyłu pylonów idealnie się do tego nada. Oczywiście zawsze możemy przyzwać pylony z pomocą próbników. Wrota przesyłowe tu jest... A to... Jesteśmy jednością z cieniami. Da. Nasze oddziały odkryły wrota przesyłowe. Teraz wystarczy jedynie zbudować pylon, aby je zasilić. Bombastik. Dobra, może być to. Wrota przesyłowe aktywne. Można rozpocząć w nich wzywanie wojowników, Hierarcho. Świetnie. No więc tak. Tak, jeszcze strzelających. Moje życie za... No. Lecimy. I tutaj można by było zrobić jeszcze jakąś obronę. Chodź tutaj. Zrobisz tutaj czółko. Coś tak... A, tutaj mamy. No to dobra, w takim razie ja poustawiam tu parę dział. Plus jeszcze to do odnawiania. O. Wracaj. A 23, już mam tutaj max. Tylko zaraz. Nie. To nie takie proste. Już nie. No dobra, idziemy. Tutaj jest pierwsze do przejęcia. No to lecę od razu tutaj. Jest najbliżej. Dobra, zrobione. Tutaj jeszcze ulepszenie kolejne. Git. I już poza tym nic nie ma do zrobienia, z tego co widzę. Tak. Jak tam? Luz. Można by zregenerować osłony u niektórych. Drugie ogniwo zasilające jest gotowe. Macierz sensoryczna włóczni reaguje. Nie odrzucaj przeznaczenia, Artemisie. Twój lud wreszcie odnalazł jedność. Sensory aktywne. Chwilę. Co to takiego? Do naszego Nexusa zbliżają się pryzmaty nadprzestrzenne. Tropiciele, wyeliminować te pryzmaty. O! No i git. W porządku, w takim razie wychodzi na to, że ja muszę tutaj paru tropicieli mieć. Taka druga grupa. Nieprzyjemnie. Dobra, idziemy razem. Najwyżej wezwę kogoś. Jak zaraz powiedzą pewnie, że znowu coś jest. Nie tak? Musisz przyzwać dodatkowe pylony. Tak. Chodźmy tutaj. Minerałki od razu. Bardzo zdrowe na wątrobę. O, wrota przesyłowe, proszę bardzo. Jak miło. Karaksie, aktywowałem kolejne wrota przesyłowe. Przygotujcie się do ich użycia. Jeszcze. No tak. Jestem tu w mroku. Dawaj. La. Na wstawiam ile się da. Jestem głosem zaćmienia. Dobra. Wbijamy. Teraz tutaj. Czekaj. No dobra, żyjesz. Przypadkiem, ale żyjesz. Intrygujące. Coś tutaj jeszcze mi zostało? Nie. Ale przyzwę sobie od razu. Co ja zrobiłem? O, tak powinno być. No. Czwórkę mam chyba. Jestem tu w mroku. Moje życie za Aju. Okej, jedziemy. Wykorzystaj mój. Jestem jądrem. Wszystkich tutaj mam? Mam wszystkich, okej. Jakaś konfuzja. Zalecam ostrożność, Hierarcho. Zbliżasz się do ulazerów. Będzie silnie broniony. Coś mnie capnie tutaj. Będzie. Dobra, na razie olewam ten ul. Tutaj za to.
Aha, ultralisk. Jestem głosem zaćmienia. No, chodźcie tu, chodźcie tu. Okej, idziemy. Znikaj, znikaj, znikaj. No dobra, żyję. Ups. Każdy żyje. Dobra. Każda ręka zwraca się przeciwko wam. Nawet ziemia pod waszymi stopami nosi ziarno mojego zwycięstwa. Słuchajcie tu. Wojownicy na nie! Jeszcze nas nie pokonali! Wszyscy stańcie jednością. Wszystkie konflikty ustaną. Kolejne stado zerglingów zbliża się do Nexusa od południa. Co? Ja? Wow! Co to ma być? Dobra. Więc tak. Tutaj atakować. No to się wydobywają spod ziemi. I tutaj to samo. Dobra, potrzebuję tutaj raczej, tak mi się zdaje przynajmniej. No, zerglingi są lepsi zeloci, jeśli się nie mylę. Mogę się mylić, niestety. Włócznia Aduna będzie niedługo aktywna. Zostało tylko jedno ogniwo. Dość. Nadszedł koniec tego odwiecznego, obłędnego cyklu. Porzućcie walkę i poddajcie się zbawieniu, które niosę. Czerwie kolejna. Dobra. Idziemy z nimi. Dawajcie. Tutaj też. Oj tak, niestety. Idziemy rozwalić to. I tutaj. Trochę to celowanie mnie przeraża. No dobra. I tutaj. Dajmy radę. Jesteśmy jednością. Jestem głosem. Dobra. Okej. Żyjemy. Zakończcie walkę. Uwolnijcie się od bólu. Słyszę desperackie nawoływania. Bardzo mądrze, że nawołują. No tak, nadciąga ich kres. Ale bieda, że nasi przyjaciele są teraz naszymi wrogami. Duża bieda. Wszelkie życie jest spaczone, łomne. Trzeba je stworzyć na nowo. Jak tam? Wszystko okej. Wybierzcie mi minerałki. No i koniec. Transfer mocy zakończony. Włócznia Aduna jest gotowa do odlotu. Fazmatorze, prześlij wszystkich pierworodnych uwolnionych od Amona na pokład. Jeśli chcemy przetrwać, musimy uciekać. Zgodnie z rozkazem. Okej, wyglądało to jak finalny level w Diablo 3. Okej, i nie udało się w 15 minut. Troszeczkę tylko ponad 50 sekund. No dobra. Ile straciliśmy jednostek? 18. Przesyłka błyskawiczna. A właśnie, czemu ja tego nie widziałem od razu? Fajne jest tak, jak od razu się pojawia, że jakiś achievement osiągnąłem.
Może ja to wyłączyłem, a może tego nie ma? Nie wiem. Tak czy siak w WoWie było. W StarCraftie było? Nie było? Nie pamiętam. No cóż, dobra. Zabite jednostki wroga troszeczkę więcej. I tak ma być. Przesyły polonów 5. Jednostki przesłane przez wrota przesyłowe 60. I osłony odnowione przez generator osłon 661. Przydało się. No dobra, jazda dalej. Inżynierii i ostatnia z trzech wielkich arek, które powstały, by zapewnić przetrwanie naszej kultury w mrocznych czasach. Wewnątrz niej przebywa kontyngent zelotów, dzielnych templariuszy, którzy poświęcili się i wprowadzili w zastój, aby służyć jako armia na okręcie. Choć z wielkim cierpieniem zacząłem oddzielać ich sploty nerwowe. Niższe pokłady okrętu mieszczą gwiezdną kuźnię, pozwalającą wytwarzać uzbrojenie. Okręt kryje wiele tajemnic. To dzieło pradawnej, lecz wysoce zaawansowanej technologii. Jesteśmy na pokładzie niezwykłego reliktu wspaniałych czasów, kiedy nasza kultura jaśniała niczym gwiazdy na nieboskłonie. Hierarcho, matryca międzygwiezdna została zaktualizowana. Za jej pośrednictwem możesz wybrać kolejny cel podróży. Dzięki temu okrętowi pomścimy to, do czego doszło, Karaksie. I uwolnimy templariuszy.